Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Car Mechanic Simulatora. Moi drodzy, chwilę mnie nie było w temacie, ale między innymi też dlatego, że expiłem swojego mechanika po to, żeby dojść do tego. Zaraz się gra wczyta i zobaczycie, co sprawiło, że tak długo mnie nie było. Może troszkę przyciszę muzykę, bo wydaje mi się, że... A dobra, i tak nie będę dużo gadał. Na początek może pokażę, o co mi chodzi. Telefon i mamy malucha. Właśnie tak długo mi to zeszło, żeby po prostu, bo trzeba było prawie 3000 doświadczenia, żeby odblokować tego oto cudaka. I teraz sobie pozwolę na chwilę poczytać wam, czy Fiat 126, czyli Cento Ventisei, samochód osobowy skonstruowany w zakładach Fiat, produkowany we Włoszech w latach 72-80, a w Polsce od 6 czerwca 73 do 22 września 2000 roku. Zobaczcie, 27 lat był ten samochód produkowany. Polska wersja licencyjna produkowana była przez fabrykę samochodów małolitrażowych Polmo Bielsko-Biała w Bielsku-Białej oraz w Tychach. Łącznie wyprodukowano ponad, no to jest taka dokładna liczba, ale ponad 4 600 000 Fiatów 126, z czego w Włoszech powstało 1 352 000 sztuk. W Polsce wyprodukowano łącznie 3 300 000 Fiatów, z czego w Bielsku-Białej, dobra, to już może mniej ważne. Także moi drodzy, maluch Fiat 126P, mały Fiat, jakkolwiek by go nie nazywać, mamy przed sobą maluszka. Pootwieramy go sobie, zobaczymy, jak on wygląda według twórców. Nie o to mi chodziło, chodziło mi o pokrywę silnika. Czyli zobaczcie, no jest maluszek. Będziemy musieli przeprowadzić tę kompleksową naprawę. Ciekawe, oczywiście jest to tak jak w Porsche, silnik jest z tyłu, więc widzicie tu jakiś jest ten podłączenie do dynamitu, więc też jest fajnie. Rura wydechowa gdzieś tam w formie szczątkowej występuje. Ja pamiętam, że rodzice malucha mieli, także maluchem pamiętam również się poruszałem, nie osobiście, w sensie nie za kółkiem, ale na fotelu pasażera. Łącznie z tym, że pamiętam, jak tata mi po prostu przytrzasnął drzwiami, także było też niewesoło. Tutaj mieliśmy bagażnik, też w formie ciekawej, takiej malutkiej, i to oczywiście jest jeszcze akumulator, także zlecenie mamy dość bogate, bo mamy po raz pierwszy oprócz części, zobaczcie, wymienionych, mamy też dużo części niewymienionych i praktycznie cały silnik musimy rozebrać, żeby dowiedzieć się, jakie części musimy z nim w nim wymienić. Także teraz nie przedłużam, będę po sobie klikał, słuchajcie muzyki, bo jest niezła, i będę starał się naprawić w miarę szybko, w ciągu kilkunastu minut, maluszka. Na razie zaczniemy sobie od tego, co wiemy, a potem będziemy lecieć już bardziej skomplikowane, czyli filtr powietrza i filtr paliwa. Lecimy! Gdzie w maluchu jest filtr powietrza? Obudowa termostatu, pokrywa głowicy. Dobra, będziemy klikać po kolei. Jeszcze coś blokuje. A, tu jest aplika. Jest, filtr powietrza, proszę bardzo. Filtr paliwa, a nie powietrza. Powietrze, dobra, i teraz tylko filtr paliwa. O, już mamy, tak naprawdę trzeba, myślę, rozebrać praktycznie wszystko, żeby przekonać się, w jakim to jest stanie. Z
Dobra, zobaczmy, na jakim jesteśmy. Jeszcze mamy dwie części do znalezienia. Czyli nieźle. Praktycznie cały silnik rozebrany. Ale lecimy dalej z tematem. Dobra, trzeba go wrzucić na podnośnik. Coś mi ciągle blokuje. Jeszcze nie. Ciekawe, czego potem złożę. Rozrusznik. Skrzynia biegów. Dobra. Jeszcze nie. Tarcza sprzęgła. Jeszcze nie. Dobra, rozebrałem chyba wszystko od tej strony. Opuścimy go. Wyciągniemy też akumulator. Zobaczymy, czy to nie chodzi o akumulator. Nie. Tutaj jeszcze coś mamy. O, jest filtr paliwa. Dobra. Czyli kolektor wydechowy i jeszcze coś z silnikiem. Dobra. Wyciągamy tłoki. Cylindry. Mamy to. Jest! Jest! Wszystkie części. Dobra, udało się. Wszystkie części z silnika. Teraz tylko jeszcze kolektor wydechowy, czyli go wrzucamy do góry i potem weźmiemy się za kupowanie i składanie. Silnik, zaraz, bo szukam elementu. A, dobra, już znalazłem. Dobra, czy to też mam zdemontowane. No to teraz będzie sporo kupowania. Praktycznie całego malucha trzeba kupić od nowa, bo teraz on jest nieźle wybebeszony. Kolektor wydechowy i filtr, czyli tak, kolektor wydechowy, maluch i filtr, paliwa, powietrza. Kolektor wydechowy, maluch i filtry, dobra. Lecimy do sklepu. Ojejku. Filtr paliwa tam był, filtr powietrza był. Kolektor wydechowy maluch było. Dobra. To chyba to mamy. Zaraz zobaczmy sobie wszystko. Filtr powietrza kupiłem. Tak jest. Filtr paliwa kupiłem. Dwa tłoki muszę na pewno kupić.
Tłok pod te będzie. Tłok 150, dobra. Co tam jeszcze muszę kupić? Może polecimy w ten sposób. Zobaczymy sobie tutaj, a może sobie nawet po prostu zrobię zdjęcie telefonem. Będzie mi prościej. Pozwólcie, że sobie po prostu cyknę fotkę i będzie mi prościej kupować części. Dobra, mamy to. Filtr paliwa już kupiłem. Koło rozrządu duże. Koło rozrządu duże. Pokrywa filtra, pokrywa głowicy, czyli to będzie pod P. Pokrywa głowicy. Przewód doprowadzania oleju maluch. Tak jest. Rozdzielacz zapłonu, to tutaj. Rura dmuchawy chłodzenia. Maluch. Świeca zapłonowa i tłok. Dobra. Wydaje mi się, że mamy wszystko, co powinniśmy byli mieć. Teraz należy go po prostu skręcić. Zobaczymy, czy to się uda. Jeszcze tylko zobaczymy sobie tutaj kolektor. Jeszcze kolektor wydechowy. Kolektor. Tak, muszę jeszcze kolektor chyba kupić. Zobaczę, czy nie mam przypadkiem kolektora. Wydech. Silnik. Wszystko tak. Gdzie jest kolektor wydechowy? To jest kolejnie jest alfabetycznie. Kolektor wydechowy jest. Czy kupiłem nowy kolektor? Jest, dobra. To montujemy. Lecimy sobie od zera. Tu nie było nic demontowane, więc lecimy od dołu. Tryb montażu i lecimy. Dobra, zaczynamy. Boom. Koło. Boom. Aha. Dobra. Tak jest. Dobra, rozrusznik maluch. Dobra. Osłona tutaj. To można, pło się można pomontować teraz. Dobra, druga płoś. Okej, można jeszcze. Czy można coś w tym miejscu od spodu zrobić? Czy coś stąd wyjąłem? O, jaka fajna muzyka. Dobra, to się zamykam. Będzie można posłuchać nutki. Dobra, lecimy.
Okej. Nieźle. Świeca, rozdzielacz zapłonu, koło rozrządu duże. Świeca zapłonowa. No kurde, trochę mnie to martwi. Bo coś... Tak jakby tego nie kupiłem. Świeca zapłonowa maluch. Nie, no jest kupiona, no to gdzieś powinna jeszcze... Jeszcze gdzieś czegoś nie wrzuciłem. Czego tu brakuje?
Czyżbym nie wymienił? Czyli czyżbym miał te świece skąd... Skąd inąd? Świeca zapłonowa. No, świeca zapłonowa. No, tak jakby kurde gdzieś jej brakowało. No, na litość. Gdzie? A tu! Jest! To mam! A! Skończone! Haha! Maluch w pełni sprawny. Zamykamy. I maluszek. Nawet można się... Jest możliwa jazda testowa nim. Tryb montażu karoserii. O, właśnie, może zrobimy takie coś mu na zakończenie. Tylny zderzak. Przedni zderzak. No i mamy korpus malucha. Dobra, lecimy z drzwiami. Tutaj i jeszcze maska. No co jest? O, teraz poszło. Nie można się nim przejechać. Pokaż to, ukryj karoserię. O. Ścieżka, no nie da się nim pojeździć, nie da się go polakierować, ale mamy zlecenie zakończone. Bum. A jednak nie. Jeszcze musimy pogmerać. Tu jest. Widzę ją. Tu. Bum. I teraz mamy przewody zapłonowe. Chyba teraz możemy go... A! Kurde, jednak nie. Jednak przecież to jeszcze brakuje tej osłonki. Gdzie to się montowało? Z tymi klipsami. Tryb montażu. Co to? To była ta osłonka. Gdzie się kładło te... Jest! Tu! Dobra. Teraz to już powinien być koniec pracy. Aha, no to teraz tylko jeszcze olej trzeba dolać. To już nie powinno być. Lejemy. Dobra, 15 za olej, ale teraz to już naprawdę powinno być wszystko. Wydaje mi się, że można zakończyć. Tak jest! Udało się zakończyć. Więc moi drodzy, maluch naprawiony, maluch ogarnięty. Jak coś jeszcze fajnego się pojawi, to będę nagrywać. Także bardzo wam dziękuję za spędzenie tego czasu z Car Mechanic Simulator 2015 i naprawie Fiata 126P legendy polskiej motoryzacji. Także to tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!